Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym, ale dzisiaj troszkę inaczej, bo jest to vlog z szkolenia licencyjnego z Jankiem Kamińskim, więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, były to dwa intensywne dni. Zobaczcie, już jest ciemność taka, że i dosyć późna godzina i zakończyliśmy dwa dni szkolenia licencyjnego z Jankiem Kamińskim. Mam nadzieję, że wszyscy go znacie. Jest to jeździec dyscypliny WKKW, który jest w kadrze narodowej seniorów i był ostatnio na olimpiadzie. Więc mam nadzieję, że znacie tą postać. Ja dzisiaj opiszę Wam pierwszy dzień szkolenia, w którym skupialiśmy się ze wszystkimi jeźdźcami na tym, by pracować nad rytmem, nad równowagą konia oraz tego, żeby właśnie niekoniecznie skupiać się na jakimś ustawieniu, tylko na tej dążności ruchu naprzód, ale w równowadze, czyli żeby koń zbyt nie pędził, ani nie zwalniał, tak? Czyli żeby zachował rytm na kawaletkach w kusie, żeby zachował rytm na drążkach w galopie po łuku. No i potem były zaproponowane przez Janka szeregi poczwórny na fule, były po łuku krzyżak i dwie kawaletki, potem które rosły do stacjonat też na fule po łuku. No i dystanse, które proponował Janek, były bardzo ciekawe, fajne, które ja lubię osobiście. To były właśnie dosyć ciasno, tak? Na przykład stawiał na fule moimi krokami wymierzone równe 6 metrów. Więc to było bardzo fajne. Konie musiały się dźwigać, konie musiały popracować na tym, żeby prawidłowo się wybić i używać po prostu swojej siły. A przede wszystkim dzisiaj będziemy się skupiać na pracy takiej skokowej, pracy z drążkami. Będę chciał Wam pokazać, w jaki sposób ja szykuję moich zawodników na różnych etapach, bo tak jak sobie dzisiaj oglądałem, to jakich będziemy mieli tutaj jeźdźców, to ten rozstrzał poziomu będzie dość duży i to akurat jest super, bo będę mógł Wam pokazać, w jaki sposób pracuję z osobami bardziej zaawansowanymi, takimi, które są na wcześniejszych etapach szkolenia. Zaprezentuję Wam dzisiaj wszystkie pary. Każdego po troszku pokażę Wam, jak pracowali. Był to naprawdę fajny, intensywny dzień, ale też dla jeźdźców pod takim kątem, że musieli myśleć, musieli pilnować siebie i musieli pracować nad tym, żeby koń się tak naprawdę nie rozjeżdżał, tak? Czyli pracował równym, fajnym, rytmicznym galopem, co mi się bardzo podobało i co osobiście też już pewnie zauważyliście po moich wszystkich filmach i story, że ja bardzo tego pilnuję i staram się nauczyć jeźdźców właśnie widzenia odległości, widzenia, czucia poprzez właśnie taką jazdę, którą tak naprawdę Janek dzisiaj wszystkim proponował. Zadania nie były łatwe, zadania były po łuku, zadania były po przekątnych. Była właśnie ta linia z szeregu, oczywiście linia, przepraszam, to był szereg z krzyżakami, potem rosły do stacjonat. No i oczywiście stawiał też okserki, które wymagały od jeźdźców dosyć bliskiego podprowadzenia konia i sprowokowania do fajnego, soczystego skoku, w którym staraliśmy się uzyskać ten właśnie baskilowanie konia i podążanie jeźdźca. Pamiętajcie o tym, że szkolenia polegają na tym, że jest sytuacja, że wychodzi i są sytuacje, w których nie wychodzi coś i poprawiamy. I tutaj też było parę takich fajnych sytuacji dla instruktorów, dla trenerów, dla jeźdźców, którzy trenują na co dzień sami. Było to bardzo uczące, bo Janek też pokazywał swoje rozwiązania, jak sobie poradzić z tym, że na przykład koń gdzieś tam krzywo skacze, w takim sensie, że wchodzi z łuku i zostaje w tym łuku i odbija do którejś ze stron, lub sytuacje, w których koń po prostu boi się jakiejś przeszkody i nie do końca chce ją przekroczyć, tak jak my byśmy tego oczekiwali i tego właśnie dowiadowaliśmy się na tym szkoleniu i to było fajne, bo to było jego spojrzenie, które też działało i było płynne dla jeźdźca i dla konia, czyli nie było inwazyjnego działania, tylko to było działanie takie spokojne, które było ukierunkowane na to, żeby głównie nagradzać konia, a nie karać. I to mi się też bardzo podobało, bo już znacie moje metody i wiecie, że ja kładę duży nacisk na to, żeby nie karać konia za błędy, tylko raczej pracować w taki sposób, że bardzo dobrze nagradzam za coś, co oczekujemy, a coś, co jest niepożądane, nie nagradzamy, a przedłużamy działanie. I tutaj też tak było właśnie, więc bardzo na plus. Bardzo podobał mi się ten pierwszy dzień. Jak widzicie tutaj te filmy, które się toczą i jeźdźcy,
Było to bardzo pozytywne, bo był ogromny przestrzał poziomów. Były jeźdźcy na takim dosyć niższym poziomie i byli jeźdźcy, którzy skakali i przeszkody do 120 dochodziły i wyżej, więc było to bardzo fajne, bo można było popatrzeć i samemu też tak na fajnie to na mobilizowało wszystkich do pytań, tak? Zadawali pytania, były dyskusje, które były naprawdę konstruktywne i fajne. Przyszedł tutaj, no to miał dosyć spore problemy. No, kulał. Okay. Skracał bardzo. Teraz jest wszystko ok. Weterynarz już określił go jako czystego. Zaczynamy od galopu. Jest podstawą opieką fizjoterapeutki. Już możemy normalnie skakać. Skakał na nim tak z metr, metr 10 na razie, ale on już może na spokojnie normalnie. Ja się bardzo stresuję, że nie widzę odległości do przeszkód i to mnie tak najbardziej spala. Ale on jest bardzo pewny. Trening był jeden na jeden, czyli był to trening indywidualny, przy czym Janek mógł się skupić na każdej parze bardzo indywidualnie, mógł poświęcić wszystkim 100% uwagi, co było bardzo fajne i wprowadzało taki spokój. Mieliśmy na wszystko czas, mieliśmy czas na to, żeby posłuchać, pozadawać pytania przeprowadzić cały ten trening w taki sposób, że jeździec miał poczucie, że nie musimy się śpieszyć, tak? Że nie ma tak, że a tu czekam, a tu zaraz coś, tylko właśnie fajnie, bo naprawdę Janek fajnie to rozplanował, że był czas na długi stęp, był czas na rozgrzewkę, był czas na przerwę i był czas na bardzo intensywną pracę, bo trening Janka był intensywny, ale bardzo przemyślany, więc naprawdę na plus. Jeśli chodzi o prowadzenie całego szkolenia przez Janka, było bardzo fajne, było bardzo poukładane, było przemyślane. Janek bardzo się przygotował do tego szkolenia pod tym kątem, że każdego jeźdźca znał dzięki temu, że ja szybciej materiały wysłałam, które opisywały jeźdźców, opisywały na jakim poziomie są ich konie, na jakim poziomie oni są oraz to, że musieli przesłać filmy. Więc mieliśmy całą taką bazę o każdym jeźdźcu, gdzie Janek po prostu wiedział, na jakim etapie dany jeździec i koń jest i mógł zaproponować odpowiednie ćwiczenie i to się przełożyło naprawdę fajnie na oba dni. Więc jeśli chodzi o to prowadzenie i w ogóle, to było bardzo, bardzo fajnie. Znałam się z nią od marca 2021 i pracujemy całkiem długo. W treningu mamy problem z tym, że Daisy ma trochę schorowane przody i przez to mamy problem, aby przenieść ciężar na zad bardziej, ponieważ lubię wykorzystywać to, że ma długie nogi i ma się gdzie oprzeć. I chciałabym właśnie spróbować przepracować to, aby iść tak, żeby się cofnąć i przede wszystkim usłyszeć wskazówki na temat tego, jak mogę z nią pracować i żeby było jej lepiej, no wiadomo. No jasne. Jestem trochę balastem na niej w tym momencie. O, dlaczego? Że jesteś jej ratunkiem. Tak należy na to patrzeć. A nie balastem. Gdy nie ty, to myślę, że taki koń by... Nic bez niego. O. Bardzo dobrze. Tak, troszeczkę przytrzymaj. Bo
Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się vlog ze szkolenia z Jankiem. Uważam, że to były bardzo inspirujące dwa dni, bardzo fajne, bardzo poukładane. Janek przemycił do naszej stadniny namiastkę dużego sportu, w takim sensie, że wieczorne rozmowy były bardzo na poziomie, były bardzo takie motywujące i pokazujące, jak może wyglądać dzień z życia zawodowca, zawodnika, który startuje na najwyższym poziomie, czyli już no, był na olimpiadzie, startuje na najwyższych rangi zawodach i mogliśmy tego troszeczkę poczuć dzięki podejściu bardzo pozytywnemu właśnie Janka jako szkoleniowca, osoby bardzo otwartej. Dlatego bardzo Wam polecam, jeśli chodzi o to, żeby przyjeżdżać do nas na następne szkolenia, ponieważ już w roku 2023 na pewno będzie kolejna edycja z Jankiem. Tylko kwestia dogadania się daty, ale już jest to tak naprawdę wstępnie ustalone. A ja tymczasem chcę Was tutaj zaprosić do drugiej części z Janka, bo będę opisywać oddzielnie drugi dzień szkolenia z Jankiem i też będę Wam pokazywać wszystkich jeźdźców, którzy pracowali, ponieważ dlatego rozdzieliłam te dwa dni, bo te dwa dni były połączone. Po prostu pierwszego dnia były zadania na prowadzenie konia i połączone właśnie z pracą na łukach, z pracą do prowadzenia konia po linii prostej, a następnego dnia połączył Janek to w całość, czyli jechali wszyscy jeźdźcy parkour i pracowali nad tym, by prawidłowo i optymalnie w dobrym tempie doprowadzać konia do przeszkody, tak żeby jeździec nadążał i dawał komfort koniowi jak najbardziej, tak żeby oddawał jak najlepsze skoki. Słuchajcie, dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. Mam nadzieję, że udzielicie się w komentarzach, powiecie, co myślicie o tym vlogu, pomyślicie, napiszecie mi, czy znacie Janka, czy widzieliście, jak trenuje, czy może trenujecie z nim. Zachęcam Was do dyskusji, a ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie.